Cześć wszystkim, z tej strony gołodupiec.pl i witam was w kolejnym odcinku z Rayman Redemption na peceta. A czemu się tak bardzo ładnie i pięknie przedstawiłem? Normalnie powinienem piątkę z tego przedstawienia się dostać. A to dlatego, że jestem biedny. Jestem biedny, bo wydałem większość kasy na Tinksy, a mogłem sobie je zostawić, żeby dostać achievement. Ja to jednak Webster jestem. Łebski Harry jestem. Dobra, nieważne. Poprzednim razem udało nam się zmierzyć z niejakim poziomem pod nazwą Pencil Pentathlon. I tutaj pozdrawiam Macieja, który... bodajże miałeś chyba na imię Maciej, jeżeli przekręciłem imię, to bardzo przepraszam. Który wspomniał o tym, że... Trojan Mama, czyli boss, z którym walczyliśmy poprzednim razem, jest tak naprawdę bossem, który może równie dobrze pojawić się w Pencil Pentathlon albo w Art Block. To zależy już od tego, który poziom pierwszy wybierzecie po Eraser Plains, więc całkiem spoko ciekawostka, dzięki ci również za nią. No i cóż, dzisiaj będziemy przemierzali przez końcówkę Picture City i zmierzymy się z Space Mama w poziomie w Space Mama Crater, więc bez zbędnego przedłużania skończmy to już. Wyjdźmy z tego, kurde, obrazkowego świata, pójdźmy gdzie indziej, cokolwiek. Bo ja nie czuję się tutaj już potrzebny za bardzo. No i zaczynamy z piękną muzyczką. To mi się podoba bardzo. Widzę tutaj, że wróżka zmniejszająca. Ogólnie dostosuje się również do krytyki przystosowaną przez Capybara i przez... w zasadzie tylko Capybara. Jesteś jedyny, który mnie troszeczkę za to, powiedzmy, lekko mówiąc, skrytykował. Będę starał się poziomy jeszcze bardziej eksplorować, ale ja mam... pewne obawy, że powiedzmy, jakby to powiedzieć, nie chcę też za bardzo żyć na darmo tracić, nie? Wiecie, o co chodzi, dlatego ja też nie za bardzo się wychylam w te przepaście różne, różniaste. Widzę, że wróżka została tutaj przestawiona. Okej. To jest całkiem spoko zmiana, nie powiem, że nie. Okej, okay, dobra, Yin-Yangi z kolcami, wszyscy wiemy, o co chodzi. A, i klateczka normalnie została, fajnie, bardzo fajnie. Ty, kurde, przyszedłem tutaj w ogóle nie tracąc żadnej kulki zdrowia ani nic. Dobrze! Patrzcie, jak kurde porobione. Mistrzunio, mistrzunio normalnie, mistrzunio.pl. Okej, okay, sprężynki, raz, dwa, trzy, ale... Dobra, tutaj nic nie było. Tak, na zaś wolę się upewnić, czy czasem twórca fangame'a nie dodał jakiejś specjalnej platformy, która by mnie, lekko mówiąc, pogrążyła. Ale wpierdol dostałeś, gościu. Okej, okay. Całkiem spoko sprawa. Wow, dobra, taka całkiem spoko sprawa, żebym zginął zaraz, nie? Jestem ciekaw, jak mi ze Space Mamą pójdzie, bo z tego, co słyszałem, jest ona... Oj, trudniejsza jest. Ale to tylko domysły słyszałem. Ja nie widziałem, jak się walczy z tą Space Mamą z pralką do prania. Swoją drogą, jak bardzo trzeba być zdesperowanym, żeby atakować Raymana w pralce. Serio, Space Mama, jesteś chyba bardzo zdesperowana, atakując takimi tanimi trikami Raymana. Na razie poziom ma takie minimalne zmiany z tego, co widzę. Nic takiego szczególnego nie przykuło mej uwagi. Tam coś na dole jest, na 100%. Wow! A, to tak jak w oryginale było. Też było multum tutaj pięści, z tego co pamiętam. Przynajmniej w wersji na PS1 tak było. Nie wiem, jak w wersji PC-towej, ale dam sobie rękę uciąć, że w wersji PC-towej to samo było. No i wracamy, czyli bez sensu spadłem. Ale przynajmniej dowiedziałem się, że hej, tam nie ma nic. Więc jesteśmy bezpieczni. Okej, okay, lecimy teraz do góry, bo pamiętam, że u góry była w oryginale klatka i podejrzewam, że tutaj też będzie klatka.
ale macie wpierdziel. Jezu, jacy oni żałości są. To pewnie też dlatego, że mam super złotą pięść. Bo gdyby nie to, to prawdopodobnie nie miałbym ich aż tak na strzała. Myk. Bardziej upierdliwe to było w wersji na tego. Na... oryginalnego Raymana. A tutaj wrednie zrobili. Tutaj akurat muszę powiedzieć, że wrednie zrobili. Bo w oryginalnym Raymanie byś spadł po prostu na dół i byś miał platformę, a tutaj zrobił koleś przepaść. Nieładnie z twojej strony, kolego. Bardzo utrudniłeś mi gierkę. Nie pozdrawiam i nie polecam. Już kurde nie mam złotej pięści. Czemu tak? Dobra. Walić tamtą klatkę, bo już i tak zdobyliśmy ją. Tak, oczywiście, że tak. Musiało to się skoczyć kolejną śmiercią i coś czuję, że będzie... Stracę tutaj przynajmniej z 5 żyć, bo moje szczęście ostatnio jest jakieś takie mega ograniczone. Nie ukrywajmy. O, teraz się udało, proszę. Mogłem tak od razu zrobić, ale nie, bo po co? Żadnego exitu, ani nic, lol. Czyli tutaj tego exitu się pozbyli, czyli mamy jeden exit, ten, który tam był na początku poziomu. Okej! Pięknie, w końcu checkpoint, nice one. Tutaj byłoby w oryginale życie, pamiętam. A, dobra, to trzeba skoczyć na tą platformę z temperówki. Okej. To ma sens. Ale kurde, wleciał. Teraz trzeba moje pięści kochane nadrobić. O, co my tu mamy? A czemu tak? Dla złotej pięści to się mogę poświęcić. Nie żeby coś. Sorki, że moje komentarze jest teraz takie bardzo ograniczone, ale szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, co ja mogę tutaj jakby uchwycić, tak wiecie, zwrócić na coś uwagę, bo dla mnie osobiście bardzo się podoba ulepszona wersja Space Mama Creator. Zresztą jak każdego poziomu. Te poziomy są w fajny sposób rozbudowane i powiem nawet więcej, jestem skłonny bardziej powiedzieć, że te poziomy są lepiej zrobione niż oryginały. Okej. Okay. Śmieszne odgłosy mają te UFO LUDY! Jezus Maria. Czemu za każdym razem, kiedy chcę coś podkreślić, to potem dreryja jak na ten, ale to też dlatego, że emocje, wiecie jak to jest. Emocje zawsze biorą górę. Nie ukrywajmy tego. Ja przynajmniej szczery jestem z wami. Ostatnio ktoś na kanale nawet, kuźwa, zwrócił uwagę na to, że ja dużo przeklinam. No, niestety. Chciałbym mniej przeklinać, ale po prostu uważam, że trochę mam taki content i poza tym nigdy jakoś super namiętnie nie kierowałem contentu dla najmłodszych, więc... Jeżeli komuś to faktycznie przeszkadza, bo nie może słuchać przekleństw, no to trochę odradzam oglądać ten kanał, no bo nic pożytecznego z tego kanału nie będzie pod tym względem. Staram się oczywiście to ograniczyć, bo samemu mi to czasami przeszkadza, że zbyt dużo razy klnę, ale też nie chcę jakby za bardzo udawać kogoś family friendly na siłę i kurde, ja pierdzielę, no co za gówno, życie musieli dać po drugiej stronie. Musieli, bo nie mogli się powstrzymać, co nie? Dobra, nic tutaj nie ma, więc kończymy sobie pierwszą sekcję Space Mama Creator. Nie mogę się doczekać kolejnej.
A, tutaj to jest oczywiście to, co mieliśmy już w oryginale. Jezu, ile punktów zdrowia mam, ja pierdziule. W wersji w ogóle na Game Boy Advance tutaj byłaby na dole podłoga, co umożliwiłoby ci jakby nie upadek na samą przepaść, tylko po prostu mógłbyś se zwiedzać normalnie poziom. A tutaj w wersji PC-towej po lewo byłyby pierścienie, które by cię zabrały do ekskluzywnej klatki. Okej. Fajnie. Tam coś na dole jest, wydaje mi się, ale nie chcę jakby jeszcze zapeszać sobie. Kurde, bardzo mnie niepokoi to, że prezentu tutaj nigdzie nie ma. Chciałbym bardzo prezent zdobyć. Przynajmniej jeden poziom byłby zrobiony na 100% w Picture City. 11 minut nagrania. Nice. Jakby ktoś się pytał, to bardzo lubię ten soundtrack, który leciał przed chwilą. Ten, no właśnie, ten, który przed chwilą właśnie leciał, był spoko całkiem. No ale trzy klateczki, to jest całkiem nawet też dobry wynik. Spadamy w dół i teraz tutaj lecimy, a co? Okej. Jest nawet spoko. O, klateczka na przykład ekskluzywna tu jest i żyćko. Ja bym miał to przegapić, proszę państwa, co wy, kurde. Ja takich rzeczy nie jestem w stanie przegapić, ja po prostu muszę to mieć i już. To ja teraz tak cwaniakuję, zobaczymy jak mi pójdzie z The Cave of Scops. A, domyślam się, że pójdzie gównianie, zresztą nie liczę jakoś, że tutaj mi pójdzie jakoś super zajebiście. To od razu mówię. Zaraz pewnie jakaś śmierć będzie, bo nie doskoczę, znając moje szczęście. Okej. Tu u góry nie ma żadnej platformy ani nic. Na to wygląda, że tutaj nic nie było. A zaraz pewnie kapibar mnie prześwietli i powie, że prezent to mi dałeś! Wtedy będę płakał. Wtedy będę krokodylimi łzami płakał. What the fuck? Nie! Okej, za bardzo Michał raszujesz. Uspokój się, zapasz se melisę i leć dalej z koksem. Ale to już jest przedostatnia sekcja tego poziomu. No tutaj już wymagane jest iść, pójście test tą stroną. Kurde, jak ja nie lubiłem tej strony w oryginale. Chociaż tutaj wydaje się mało inwazyjna, ale w oryginale to dajcie spokój. Masakra to była. Ale tu całkiem w porządku poszło. Okej. Kolce, 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 pierdolce. To te yin-yangi jest łatwo uniknąć. Tam nie można przesadzać za bardzo. No. Tutaj pamiętam, jak były te. Również kolce, fuck!
Wow! Coś tu jest. O, patrzcie, kurde. Dobrze! Dobrze, że to odkryłem. Może tam u góry będzie prezencik albo jakaś klatka. Nie narzekałbym. Wręcz bym się ucieszył. No, klatka to... Cieszę się bardzo! Jestem naprawdę ciekaw, jak mi Space Mama pójdzie. Oj, jestem naprawdę tej konfrontacji mega ciekaw. Pięć klatek. Na bank gdzieś prezent ominąłem. Na bank, jestem tego wręcz pewien. Oh fuck. Oh fuck. Nie. No to już widzę, kurde, Space Mamę z takim stanem zdrowia. Oj, już widzę. Już się napatrzyć nie mogę, normalnie. Ona mnie na hita weźmie, już kurde będę leżał poskładany. Do góry trzeba lecieć z powrotem. Tam coś na bank jest. Albo najlepiej zginąć i jeszcze raz zacząć, czemu by nie. Ja jakby nie boję się śmierci. Boję się bardziej tego, że kurde zgame-overuję, nie? Ale życie się respawnują, więc... Więc se nadrobię żyćko, czemu by nie. Może jakaś literka P się gdzieś po drodze pojawi? No nie wiem. Może. Może tak będzie. I będzie fajnie. Jezus Mary, co ja odwalam w ogóle? Psycha siada normalnie, psycha siada. Trzeba teraz odblokować platformę, żeby tam do góry polecieć, tylko że to jest właśnie... Wow! Coś było. O nie, dobra, wydawało mi się. No dobra, tutaj klatkę mamy. Teraz tylko niech wróci ta temperówka i niech nas zabierze stąd. Tam u góry jest prezent na 100%. Tam widzę checkpoint do kurwy nędzy. Nie, ja się nie ruszę, ja idę po prezent, nie? Na 100% tam jest. Walczę do końca. Nie ma poddawania się. Patrzcie na to, kurde. Jest, mamy to. Na bank tam jest prezent. Na bank tam jest prezent. Mówię wam. Ja bym was nie okłamał. Jest, mówiłem. Nie bez powodu byłaby ta droga, tak na dobrą sprawę. Na logikę musimy takie rzeczy brać. Proszę państwa, co to jest dla mnie? Dara, pal gumę stąd. Pal gumę stąd, zakończmy to, rasa dobrze. Niech ta pralka przyleci. I klepiemy się na gołe klaty. O, trochę inaczej teraz przyleciała sepralka, widzę. Odważnie. Ja tak mogę całą walkę zrobić.
A, czyli to nie mogę tak zrobić tak jak chciałem w oryginale. Kurde, jeden pasek zdrowia, najgorzej! Bo jedna kropka zdrowia. Ja pierdziele, co tutaj się dzieje? No tutaj dałem dupy, to mogę powiedzieć, bez dwóch zdań. Lecimy z koksem. Przelatuj pralko, kurde, zaraz cię porobię. Przydałaby się tutaj literka P. Będę się starał jakby... Wiecie co, zobaczymy się w sumie za chwilę. Ja postaram się nie tracić życia ani nic. No dobra, jesteśmy z powrotem. Mam na razie 4 punkty zdrowia. Bo w gówniany sposób przed chwilą straciłem jeden z nich. I lecimy z koksem. Myślę, że walka w miarę wyrównana. Space Mama i tak nie, za bardzo... Wiecie... do mądrych postaci to ona nie należy, więc tutaj bierzmy poprawkę na to. Dokładnie, mogłem tak od początku to zrobić, ale nie. No i to nie był zbyt mądry sposób, nie powiem, że nie. O kurde, co to jest? Co ona odwaliła najlepszego? Okej. What? A co tutaj się najlepszego odpierdziło teraz? Okej. To nawet prosta konfrontacja, jakby się nie wydawało. Nawet bym powiedział prostsza niż w oryginale. O kurde, ale w łeb dostała, XD. No i ona teraz będzie tylko pojedyncze ataki przedstawiała nam. No to ona w papę dostanie i tyle. Już. Powtarzasz się Space Mama. Jeszcze tylko jeden HP ci został, więc... No nie, że... Błagam cię, naprawdę ty myślisz, że to na mnie wrażenie zrobi? Proszę bardzo. Tyle ci powiem. Nie byłaś jakoś super trudna. Wydawało mi się, że konfrontacja będzie trudniejsza, serio. I pięknie, poziom na 100% zrobiony, ładnie. O, jakieś kasyno mamy. To oczywiście, że tam idziemy. Zobaczmy te kasyno. Muzyka z wersji Natalii Jaguar. No dobra, no to co? Lecimy, zobaczymy o co tu chodzi. LOL. Woo! Ładnie! Kasynko! Dobra, wywalam stąd. Wyjdę stąd zaraz. Exit level. Won mi stąd, kurde. O, już mamy tutaj ten. Ale nie, czekajcie, jest jeszcze... Riding the Rainbow. Oczywiście, że tak, jeszcze poziom Bzita. Lecimy, kurde, jeszcze w poziom lotniczy. Co wy myśleliście, że to będzie koniec? Odzyskajmy sobie trochę Tinksów. Ale ta muzyka, która leci w tle, jest fantastyczna. Troszeczkę zbyt spokojna jak na poziom Bzita, nie będę tego ukrywał, ale... Ale podoba mi się.
Jestem ciekaw, czy gdzieś tutaj znaczek magika będzie, bo wiem, że zawsze były te znaczki. Dobra, jest. Mamy to. Ten poziom nie wydaje się jakiś super uber trudny, z tego co widzę. Mogę się mylić. Ale jak tak patrzę, to lightowe jest strasznie. O, nożyce oczywiście, Edward nożycorękie. Na szczęście ja już opuszczam Picture City, frajerzy, więc mnie nie będziecie gnębić. Hehe. Oczywiście, że tak. No i proszę bardzo, Riding the Rainbow. Mamy całe Picture City zaliczone, co prawda może nie na 100%, ale mamy zaliczone. The Cave of Scopes, to sobie zostawimy już na następny odcinek. Może przejdziemy jeden, może dwa poziomy. Ja się nie znam, ja się nie wypowiem w tej kwestii. Dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek. Jeżeli tak, to łapka w górę, mile widziana, subskrypcja, jeżeli jesteś nowy, po więcej. Zapraszam również na grupę na Facebooka i Discord, linki są pozostawiane w opisie na dole. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Raymana Redemption, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!